wszystkich Państwa na naszym spotkaniu wyborczym. Przypominam, że wybory jeszcze trwają. Jeszcze zostało 2 dni. Musimy wygrać w naszym mieście, ponieważ tak zdecydowali mieszkańcy miasta 14 kwietnia. Teraz mamy za zadanie takie. Albo zmienić tę władzę i zmienić Elbląg, albo zostawić to, co było. I ja mówię Państwu otwarcie, szczególnie tym ludziom z Platformy Obywatelskiej. Nie musicie mnie nagrywać. Ja powtórzę jeszcze raz to samo. Czas skończyć z tą władzą, która tu była. Nie musicie mnie nagrywać, powtarzam jeszcze raz. Nie dam się zastraszyć. Znam te metody ubeckie z lat 80. Przeżyłem wtedy, dam sobie radę teraz. I zapewniam Was, że wygram te wybory. Chcę jeszcze jedno powiedzieć. Dlaczego użyłem tego męskiego języka w tym swoim wystąpieniu? Bo wszystkich szlak trafia w Elblągu, jak patrzy na nasze miasto. Co z niego wy zrobiliście, członkowie Platformy Obywatelskiej? Co powiecie temu ojcu, który nie ma na czynsz? Co z tymi śmieciami, gdzie się walają po całym mieście? Co z komunikacją, co z tymi drogami? Czas skończyć z waszą władzą w tym mieście. Proszę państwa, pójdźcie na wybory. Nie bójcie się tych taśm. Taśmy się skończyły. Dziękuję.